Dokąd poszedł Dionisio? Ktoś go widział? Przed chwilą tu był. Nie ma też Jimeny. Wszystko w porządku? Nie ma go i nie odbiera komórki. Przyjedzie, bądź cierpliwy. Mam dość. Każda chwila wydaje mi się wiecznością. Dłużej nie wytrzymam tej niepewności. Nie mamy innego wyjścia, musimy czekać. Zadzwoń, kiedy będziesz z Kamilą. Wszystko w porządku. Co się stało? Dzwonił Daniel. Alonso nie przyjechał. Coś się nie zgadza. Nie dziwi was spokój sadowy? Wie o winie Alonso. Ona nie ma krwi w żyłach, tylko lód. Przeklinam dzień, w którym Kamila weszła za twojego syna. Byłaś wtedy zadowolona? Daruj sobie teraz te uwagi. Dionisio się postara, żeby zapłacił za krzywdy wyrządzone mojej córce. Kocham syna, ale nie jestem ślepa. Znam jego słabości. Boli mnie to, ale wiem, że musi ponieść karę za porwanie Kamili i zło, które wyrządził. Przysłała mnie Isadora. To niczego cię nie zmusza. Jesteś z nią w zmowie z własnej woli. Dlatego mnie uwiodłaś. Nie pleć. Zbliżyłam się do ciebie, bo mi się spodobałeś. Przypominam, że to ty zerwałeś zaręczyny. Chcesz się na mnie zemścić. Dlatego połączyłaś siły z Isadorą. Oboje wiemy, że Isadora jest zdolna do wszystkiego. Nie dopuszczę, żeby skrzywdziła Kamilę. Niech o tym nawet nie myśli. Zagroziła, że ją zabije, jeśli ci nie pomogę. Nie chcę być winna śmierci siostry. Jeśli tknie Kamilę, zabije ją. Choćby to była ostatnia rzecz w moim życiu. Mnie nigdy tak nie kochałeś. Nie zaczynaj znowu tych porównań. Nie mogę się pogodzić, że byłam dla ciebie tylko przygodą. Nieprawda. A więc czym byłam? Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Zachwyciłem się tobą, pociągałaś mnie. Dzięki tobie znów stałem się mężczyzną. Pokochałem cię. Jak przedmiot? Naprawdę cię pokochałem. Bardzo mi na tobie zależało. Zawsze w to wątpiłem. Tak jak ja w ciebie. Nie wiem, co by się stało, gdyby miłość do Kamili wygasła, zanim cię poznałem. Może bym cię pokochał całym sercem. Niestety było inaczej. Teraz liczy się tylko Kamila. Boli. Niedługo przyjedzie karetka. Sprawdzą, co się stało. Muszą cię zbadać. Nic mi nie jest. Możesz mieć obrażenia wewnętrzne, tak jak Dionisio. Żaden byk mnie nie potrącił. Już jedzie karetka. Jest też policja. Muszę zawiadomić Daniela i mamę, że nic mi się nie stało. Zaraz zadzwonię. Tutaj sygnał jest słaby. Nie ruszaj się stąd. Pójdę z tobą. Zostaniesz tutaj do przyjazdu karetki. Chcę pomówić z Danielem, błagam cię. Nie ma sygnału. Zaufaj mi. Zaraz do niego zadzwonię. Bądź spokojna. Odbiorę. Mariano? Mów. Co?
Jesteś zdrowa? A Dionisio? Co się stało? Nie martw się, zawiadomię Daniela. Do zobaczenia na miejscu. Co się stało? Gdzie Dionisio? Z Kamilą jest cała i zdrowa. Dzięki Bogu. Co z moim mężem? Ranny, ale przytomny. Niemożliwe. Jak uszli z życiem z takiej opresji? Co Kamila robi z Dionisiem? Właśnie miałam o to zapytać. Znalazł ją na ranczu Albarran. Kamila nie była z Alonsem? Na to wygląda. Wiem tylko, że Dionisio uratował Kamili życie. Uchronił ją przed stratowaniem przez byki. Mój Boże, to straszne. Dionisio okazał się bohaterem. Jedźmy na ranczo Albarran. Muszę zobaczyć córkę i męża. Ja też chcę jechać. Jedziemy do szpitala Metepec. Właśnie ruszali karetką. Oboje byli ranni? Chyba tak, choć niezbyt ciężko. Jedźmy, proszę. Niech pan zawiadomi Daniela. On myśli, że Alonso więzi Kamilę. Zrobicie to za mnie? Opowiedzcie mu o wszystkim. Jeszcze jedno. Człowiek, który porwał Kamilę na polecenie Alonso, zginął, gdy Mariano próbował go schwytać. Kto to był? Jeszcze nie wiemy. Jedźmy do szpitala. Co się stało? Nie oddawaj dokumentów Alonsowi. Kamila się odnalazła. Gdzie? Nic jej się nie stało? Trzymali ją w Buenaventurze. Jest zdrowa. Dzięki Bogu. Spotkajmy się w szpitalu w Metepec. Nie czekaj na Alonsa. Mów, dlaczego Isadora cię przysłała? Mam cię zawieźć tam, gdzie przekażę ci Kamilę. Gdzie to jest? Za 2 godziny musimy być na 26. kilometrze drogi do Valle de Bravo. Daniel na mnie czeka. Powinienem mu przekazać Kamilę. Co czeka dłużej? Musisz panować nad sytuacją. Tego właśnie mi trzeba. Panowanie nad własnym życiem. Skończmy z tym wreszcie. Sądzisz, że to się skończy? Szybciej niż myślisz. Skąd ta pewność? Mam dowody winy Isadory i Dionisia. Jakie? Co to jest? Spis rozmów telefonicznych Dionisia. Utrzymywał kontakt z zabójcą. Ten pracował dla niego, gdy Dionisio kazał mu zabić Daniela. To go pogrąży. Mam nadzieję. Schowaj do torebki. Niech oni zapłacą za wszystko, a nie ty i ja. Powiedziałeś, że mamy szansę. Najpierw Kamila musi być wolna. Trzeba ją uratować. Jedźmy. Dokąd jedziecie? Do szpitala. Kamila się znalazła. Tak szybko? Trzymali ją na sąsiednim ranczu. Naprawdę? Nie obchodzi cię los mojej córki. Przekaż Jimenie, żeby przyjechała do szpitala w Metepec. Nie jedziesz z nami? Pojadę swoim samochodem. Dołączę do was. Kamila się odnalazła, ale wciąż nie wiem, co się stało z synem. Wstąpię do kościoła pomodlić się za niego. Pojechać z tobą? Oczywiście, że nie. Odsuń się. Zniknij.
Dokąd wszyscy pojechali? Do szpitala. Kamila się odnalazła i tam ją zawieźli. A gdzie była? W kryjówce na twoim ranczu. Niemożliwe. Dzwoń do Mariana, dowiedz się, czy ten pan mówi prawdę. Dziękuję za ocalenie życia. Umarłabym tam. Najważniejsze, że żyjesz. Nigdy nie zapomnę, że to właśnie ty mnie uratowałeś. Ten pan ma otwarte złamanie nogi. Za chwilę zacznie działać środek przeciwbólowy. Już czuję się lepiej. Proszę nic nie mówić. Zabieramy pana do szpitala. Posłuchaj ich. Chcę, żebyś wyzdrowiał. Bądź posłuszny. Pora jechać. Ostrożnie. Nic mi się nie stało, tylko głowa mnie boli. Dziękuję, że mnie zawiadomiłaś. Jadę do szpitala. Będę dzwoniła. Po co jedziesz do szpitala? Są tam pani Kamila i pan Dionisio. Z jakiego powodu? Panią Kamilę porwano. Pan Dionisio ją uratował. Oboje są ranni. Trzeba było ich przewieźć do szpitala. Wszyscy już wiedzą, kim naprawdę jest Daniel. Kiedy to się stało? Czemu nic mi nie mówisz? Nie będę z tobą rozmawiać, dopóki nie powiesz wszystkiego, co chcę wiedzieć. Nasze stosunki nie mogą zależeć od tego, czego ci nie powiedziałam o twoim ojcu. A jednak zależą. Jeśli chcesz, żeby były takie jak dawniej, musisz mi powiedzieć prawdę. Nie proś mnie o to. Dopóki mi nie zaufasz, nie licz, że będę ci się zwierzała. Pewnego dnia zrozumiesz, dlaczego nie mogłam ci powiedzieć. Wtedy nasze stosunki będą takie jak dawniej. Jeszcze czas, żeby wszystko naprawić. Dlaczego uciekłeś? Gdzie chciałeś zamieszkać? Tam, gdzie nikt nie będzie chciał mnie zabrać do sierocińca. Ksiądz znajduje rodziców. Na pewno byłbyś tam krótko. Są dzieci, które nie znajdą domu. Ludzie wolą maluchy, a nie chłopców w moim wieku. Tata miał ci pomóc. Znajdziesz rodzinę. Tata zawsze dotrzymuje słowa. Może danego tobie, ze mną nie wiadomo. Jeśli coś obieca, zawsze to robi. Musisz mu zaufać. Przyrzeknij, że nie uciekniesz. Daj słowo. Obiecaj jej to. Przyrzekam. Twoja obietnica przywraca nam spokój. Zjedzcie kanapki. Będą wam smakowały. Szybciutko, do jedzenia. Smacznego.